Cześć, dzień dobry. Witam Cię w poradniku, w którym pokażę Ci, jak kupić domenę i hosting. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, zarejestrowałeś firmę lub przenosisz domenę i hosting z innych miejsc, to możesz skorzystać z usług serwisu kru.pl. Ta firma coraz bardziej się tutaj rozwija na rynku polskim, jest bardzo intuicyjna i ma dosyć ciekawy gdzieś tam fajny panel. Możesz poczytać sobie, wchodząc na kru.pl, poczytać o różnych tutaj usługach. Najczęściej pewnie moi klienci, moi widzowie będą korzystali z hostingu WordPress, więc ja sobie tutaj wybiorę opcję, najpierw może wpiszę opcję domeny. Zarejestrujmy jakąś domenę, jakąkolwiek, na przykład, nie wiem, Tomasz Guzik kursy, może Tomasz Guzik szkolenia. Wyszukajmy tutaj i zobaczymy, co się pojawi. I informacja, czy my chcemy .com.pl, info.pl, .pl czy .eu. Oczywiście, jeżeli działasz na terenie Polski, proponuję Ci .pl, będzie to najlepsza domena dla Twojego biznesu. Jeżeli działasz międzynarodowo, no to najlepiej robić w ogóle domeny na każdy kraj, osobną stronę internetową z osobną domeną. Ale powiedzmy, jeżeli działamy na rynku polskim, wybierzmy sobie opcję .pl i kliknijmy dodaj do koszyka. Mamy już w koszyku, możemy sobie przejść do kasy. I zobaczcie, mamy tu informację, brak hostingu, kliknij, aby dodać do koszyka. Więc weźmy sobie tą opcję i mamy tu różne hostingi. Możemy wybrać któryś z tych hostingów, a możemy też przejść do zakładki hostingi WordPress i też wybrać jakiś specjalny, dedykowany hosting do WordPressa. Wybierzmy sobie na przykład taki. I zobaczcie, w tej chwili mamy już w koszyku uzupełnione rzeczy. Przejdźmy do koszyka. Gdzie tu jest koszyk? Moja nazwa ładna.pl. Proszę się upewnić, że wprowadzone dane są prawidłowe. OK, OK, OK. Konfiguracja adresów, serwer DNS. Idź do kasy. Przejdźmy do kasy i pousuwam sobie, bo wcześniej już się bawiłem i klikałem w różne rzeczy. Dlatego usuniemy jeden hosting WordPress. Bo po co nam dwa? Oraz usuniemy tu przykładowo moja nazwa ładna.pl, bo wcześniej sobie to wpisywałem. I zobaczcie, że teraz jest kod promocyjny WordPress Promo 50. Jeżeli nawet tego kodu dzisiaj nie macie, to pamiętajcie, że w linku, który znajduje się w opisie tego filmu, na samej górze opisu tego filmu, znajdziecie zawsze możliwie najlepsze warunki, bo ja zawsze od tej firmy otrzymuję najlepsze warunki, więc klikacie sobie po prostu w link i kupujecie najtaniej hostingi i domeny. Ja w tej chwili usunę ten kod promocyjny, ponieważ mam specjalny kod, który otrzymałem. Ja sobie go wkleję, sprawdź kod, co sprawi, że będę mógł złożyć zamówienie za darmo w ramach po prostu nagrania dla Was poradnika, a Wy musicie sobie po prostu skorzystać z linku, który znajduje się w opisie. Dzięki temu otrzymacie najlepsze warunki. Klikamy oczywiście zamów i tutaj przechodzimy do zakładki, gdzie mamy wybrać, czy jesteśmy osobą fizyczną, czy może też firmą. Jeżeli firma i chcemy fakturę, to oczywiście wypełniamy sobie swoimi danymi firmowymi. Ja sobie wpiszę swoje dane firmowe. Tomasz Guzik. Kontakt @tomaszguzik.pl, numer kontaktowy, nie wiem, czy już czasem nie mam tu konta, ale dobra, do faktury niech tutaj się podzieje. Tu są informacje osobiste, mamy też adres rozliczeniowy, nazwa firmy, tak samo jak się nazywam, Okulickiego 18/123, Stalowa Wola, województwo podkarpackie, 37450 Polska. Informacje dodatkowe dotyczące hasła, to ja sobie może jakieś hasło wymyślę w tej chwili. OK. Dobra, siła hasła umiarkowana. Możesz też podać inne dane adresowe, nie chcemy. Wybieramy sobie PayU Payments, PayPal lub przelew tradycyjny, w zależności jak chcesz zapłacić. Ja zostawiam PayU, chcę otrzymać informację o nowościach. No
niekoniecznie, jak chcecie, to zaznaczcie. Przeczytałem i akceptuję regulamin. Nie jestem robotem. Zakończ zamówienie. O, uaktualnij hasło. Popraw błędy przed kontynuowaniem. Ten adres e-mail został już użyty przez innego klienta. Rozumiem, więc muszę sobie zmienić na przykład, nie wiem, na tomaszguzikrezerwowe@gmail.com. Na szybko uzupełnię jeszcze raz te dane. Tutaj powpisuję. I tak nie będę brał faktury z tego tytułu, więc myślę, że można to na szybko uzupełnić. Okulickiego. Może tutaj wpiszemy 18 przez 123 stalowa wola. Informacje dodatkowe, hasełko. Hasełko się zgadza. Do zapłaty. Jeszcze raz akceptujemy regulamin. Nie jestem robotem. Zakończ zamówienie. Zachowaj hasło. I musimy chwileczkę poczekać. Operacja w trakcie. Dostaniemy na ten e-mail informacje o zakupie naszej domeny i naszego hostingu. Musimy chwileczkę zaczekać, bo ten proces oczywiście trwa. Myślę, że zaraz otrzymamy też potwierdzenie. O, zweryfikuj swoje konto wiadomością SMS. Proszę wprowadzić kod. W tej chwili mi się rozładował telefon, więc tego nie potwierdzę, ale wy dostaniecie na ten numer telefonu, który podaliście przy zamówieniu. Zobaczę, bo może mam jeszcze na drugim telefonie, ale nie, w tej chwili nie otrzymam. Telefon mam rozładowany, więc tego nie zrobię. Wklejacie sobie tu kod weryfikacyjny i klikacie potwierdź, a następnie dostaniecie na skrzynkę mailową już potwierdzenie. Ja może zobaczę, czy już coś dostałem. Google e-mail. Ale wy bez problemu dostaniecie. Mówię, potwierdzić trzeba tylko SMS-em. Zaloguj się. Ja tam podałem bodajże Tomasz Guzik Rezerwowe i firma Krupel. Tutaj wam prześlę dostępy. I mamy informację, potwierdzenie rejestracji domeny. Tutaj jest automat, że domena została potwierdzona. Tutaj mamy informację, potwierdzenie rejestracji domeny na rok. I mamy też informację, nowe konto hostingowe Tomasz Guzik. Ze wszystkimi informacjami, które są wam potrzebne. I żeby ustawić nowe hasło, no to oczywiście musicie podać ten kod, który przyszedł wam z telefonem. Jeżeli potrzebujecie jakichkolwiek informacji, zawsze możecie wejść na krup.pl i też po pierwsze napisać tutaj na bóg.krup.pl i uzyskać pomoc od tej firmy, ale też możecie później założyć sobie skrzynkę pocztową, także wszystkie możliwe tutaj potrzeby firmowe możecie spełnić w kwestii domeny, hostingu czy też poczty. Ja Cię pozdrawiam, pamiętaj, aby zarejestrować się z linku poniżej, bo po co przepłacać? Pozdrawiam, cześć!